Dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie, że mogę zaprezentować naszą pracę. Nazywam się Szymon Rozwałka, mieszkam w Brnie, pochodzę z innej części Europy, ze Świnoujścia. I zacznę swoją prezentację od trochę nietypowego zdjęcia, nietypowego slajdu. Widzimy na obrazku książkę od Libusa Woodsa, który nie był wcale wielkim mistrzem dla mnie, ale był poniekąd ważny, ponieważ interesował się tematami, które na początku lat 90., kiedy studiowałem, były po prostu ważne dla architektów. Ta jego książka i tak samo manifest, który za chwilę pokażę, sprowadza się do bardzo prostego stwierdzenia: architektura jest wojną, wojna jest architekturą. Ten manifest prawdopodobnie Państwo znacie, natomiast to, co jest w nim ważne, to praca z takimi pojęciami jak konflikt, zaprzeczenie, zderzenie itd., itd. Pojęcia, które w ostatnim czasie troszeczkę wypadły z obiegu w dyskursie architektonickim. I to wcale nie jest tak, żebyśmy my jako ludzie przestali walczyć. Oczywiście mamy całą masę różnych powodów, żeby dalej walczyć. Możemy walczyć na poziomie politycznym, tak jak kiedyś. Możemy walczyć za ochronę przyrody, przeciwko wycinaniu Puszczy Białowieskiej. Możemy walczyć za prawa mniejszości, najróżniejszych mniejszości, czy też większości, kiedy ograniczane są ich prawa. Te wszystkie obrazki Państwo dobrze znacie. Nie muszę ich komentować, jest to chyba oczywiste. Ale kiedy przejdziemy na poziom architektury, to oczywiście też pojawia się różnego typu walka. Jednym z większych problemów współczesności jest oczywiście kryzys mieszkaniowy i uwolnienie jakby rynku mieszkaniowego, zbytnie uwolnienie rynku mieszkaniowego. Innym problemem, przykładem walki współczesnej może być ta bardzo niesamowita postawa architektów na Słowacji, którzy próbują w ramach oddolnej inicjatywy pomóc w osadach romskich. Oczywiście jeżeli chodzi o nasze miasta, to tam też znajdziemy całą masę różnych aktywistycznych grup, ugrupowań, które walczą o lepsze miasta, o miejsce dla rowerzystów, albo walczą o zachowanie ważnych, wartościowych budynków. I tak jak w tym przypadku czasami się to niestety nie udaje, to w innych przypadkach na szczęście efekt jest odmienny. Tutaj pokazuję nie przez przypadek niesamowity budynek z Apeldoorn od Herzbergera Central Becher, do którego jeszcze wrócę. I muszę przyznać, że wszystkie te przykłady, które przed chwilą pokazałem, są mi bliskie. Zgadzam się ze wszystkimi tymi akcjami, protestami i tymi walkami, które przed chwilą pokazałem, ale bardzo często z ludźmi, którzy są organizatorami tego typu akcji, dochodzimy czasami, bardzo często dochodzimy do momentu, w którym nasze drogi troszeczkę się rozchodzą. A to wydarza się najczęściej na polu architektury, na polu tego, jak widzimy, jaka powinna być architektura, jakie powinny być nasze miasta. Aby przybliżyć troszeczkę bardziej to, co mam na myśli, skoncentruję się na dwóch pojęciach, które są dla mnie bardzo ważne. Pierwszym pojęciem, który tu Państwo widzicie, jest obraz miasta. I wcale nie chodzi tutaj o każdy obraz miasta, ale ten dominujący, który określiłbym jako określony, skończony, ustalony obraz miasta. Obraz, który nie zgadza się na zmianę. Drugim przykładem pojęcia, które jest bardzo ważne współcześnie, jest pojęcie zaciągnięte od słynnego poznaniaka. Określę je jako spojrzenie ogrodnika. I te dwie koncepcje, czy też te dwa pojęcia połączone razem, obraz miasta plus spojrzenie ogrodnika, są dla mnie bardzo istotnymi, symptomatycznymi pojęciami, które dużo mówią o nas i naszej kondycji obecnie. Żeby wytłumaczyć, o co mi troszeczkę chodzi, pokażę Państwu jeden mały obrazek, który spróbuję troszeczkę bardziej szczegółowo zanalizować. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest wizja Szczecina. Nieokreślonego Szczecina. Nawet nie wiem, kto tą wizualizację zrobił i nie chcę nikogo obrażać, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest to obrazja Placu Orła Białego w samym centrum Szczecina. Ta przestrzeń w chwili obecnej wygląda tak. I co ciekawe, jeżeli wrócimy do tego zdjęcia, to chcę się zająć w celach wytłumaczenia, o co mi chodzi. Jednym fragmentem tej wizualizacji, tym budynkiem. Tym budynkiem, który w dniu dzisiejszym wygląda tak.
Czyli ta wizja architekta jest wizją upiększenia tego budynku, ale nie tylko. Sprawa nie jest tak prosta. Ten budynek, który teraz widzimy tutaj na zdjęciach z lat 70. z lewej strony, nie jest modernistycznym budynkiem powojennym. Nie tak prosto się ta cała sytuacja tutaj wydarza. Ten budynek tak wyglądał przed wojną. Jest to jeden z pierwszych budynków żelbetowych w Szczecinie, który przetrwał naloty dywanowe w czasie wojny właśnie dzięki swojej konstrukcji. I co ciekawe, architekci wracają do tego obrazu tego budynku z przeszłości. Takie retrotopijne podejście do tego budynku. Co ciekawe jest, że ten budynek w tej formie wyglądał może 20 lat, a potem 80 lat wyglądał w tej formie, jak go przed chwilą widzieliśmy. To wszystko dla mnie łączy się dosyć mocno z pojęciem obrazu miasta, który jest homogeniczny. I ten obraz miasta jest na tyle ważny dla nas, architektów, że odrzuca całą masę innych problemów, które są o wiele ważniejsze dla nas jako społeczeństwa. Oraz łączy się z tym spojrzeniem ogrodnika, który, jak teraz Państwo widzicie, wychodzi z poznaniaka Zygmunta Baumana, autora płynnej nowoczesności. Człowieka, który strasznie dużo nam, architektom, daje i nie tylko architektom. I ten obraz miasta, o którym mówimy, odrzuca tą płynną nowoczesność. Odrzuca to płynny obraz miasta. On jest stabilny, stały i trwały. A przez to ten obraz miasta, a to nie musi być tylko historyczny obraz miasta, to może być absolutnie modernistyczny obraz miasta. Nie ma znaczenia, jaki on jest. Chodzi o to, że jest homogeniczny i stały. Odrzuca całą masę różnych problemów, które w tej chwili mamy, z którymi tak naprawdę powinniśmy się borykać. Odrzuca uchodźców, nacjonalizmy, odrzuca kryzys mieszkaniowy, odrzuca klimatyczną zmianę i tak dalej. I te wszystkie pojęcia, gdyby je tak po prostu zrzucić do jednego worka, tak naprawdę dotyczą różnorodności. Różnorodności, która jest przeciwieństwem stabilnego obrazu miasta. A to oczywiście łączy się ze wspomnianymi wcześniej pojęciami typu konflikt, zaprzeczenie i tak dalej. Konflikt i zaprzeczenie, którego nie znajdziecie Państwo w tej wizualizacji idealnego Szczecina, tak samo jak nie znajdziecie tego w innych podobnych obrazach. To, co Państwo tutaj widzicie, to są obrazki ze Strażnicy Świadków Jehowych. Ich wizja świata jest po prostu banalnie idealna. Tak samo jak ta wizja architektów. I gdyby chodziło tylko o narzędzie, o sposób, w jaki możemy sprzedać naszą pracę, wtedy spokojnie grzeszę tak samo jak wszyscy inni. Tak samo w naszej pracy używamy pięknych obrazów. Używamy najróżniejsze wizualizacje z uśmiechniętymi dziećmi, piękne wizualizacje z bocianem, piękne wizualizacje z matką, z wózkiem dziecięcym, piękne wizualizacje z dziewczynką w basenie i tak dalej, i tak dalej. Robimy wszystkie te rzeczy tak samo. Nie będę oszukiwać, co widzimy tutaj na tych przykładowych obrazkach. Nie pokazujemy brudu, problemów, konfliktów, pokazujemy piękne i bezkonfliktowe. Jednak uważam, że ważniejsze jest to, czego poszukujemy w architekturze. Ważniejsze jest to, jak widzimy miasto. I w tym momencie już nie grzeszymy. W tym momencie już nie udajemy. Przynajmniej tak chciałbym o sobie myśleć. To jest małe zdjęcie z Nowego Jorku. Tak widzę miasto idealne. Miasto pełne kolażu, zmiany i absolutnie niestabilne. Płynną nowoczesność. Oczywiście nie nauczyłem się tego sam od siebie, nie wyssałem tego z palca. Miałem swoich mistrzów czy wzory, które zawsze gdzieś tam się pojawiły w mojej drodze życiowej i tu tylko kilka z nich obrazków, które o nich będą mówić. Jednym z nich oczywiście będzie Robert Venturi i jego myślenie o architekturze. Kolejnym będą ci tutaj panowie chociażby. Mark Wigley, Eisenman, Bernard Trumm. Jeszcze innym Rem Koolhaas. No i oczywiście Zygmunt Bauman, który o różnorodności pisał jak mało kto inny, co możecie tutaj Państwo przeczytać. A jego ostatnią książkę, którą napisał w życiu, Retrotopię, polecam każdemu architektowi, każdemu studentowi architektury, bo dzięki tej książce zupełnie inaczej będziemy patrzeć na tego typu obrazy. I teraz jak walczyć z tym uproszczeniem?
Można przywalić. Można pójść na łatwiznę jak Daniel Libeskind i być bardzo formalny w tej kwestii. Ale można też pójść troszeczkę inaczej, chociażby jak Rajkowska z Palmą w Warszawie, gdzie bardzo subtelnym, abstrakcyjnym, irracjonalnym sposobem wprowadziła coś do miasta, co to miasto zaczęło zmieniać. My jako architekci w naszej biurze, w naszej pracy próbowaliśmy podobnymi troszeczkę metodami eksperymentować. Nazwę to jako pomieszane metody. Jedną z takich metod jest metoda przypadku. Tutaj pokazuję projekt, który z tą metodą mocno pracował. Forma architektoniczna tego projektu była wynikiem absolutnie przypadkowych decyzji projektowych. Inną metodą jest metoda transformacji, gdzie jakiś pojedynczy element transformujemy, poprawiamy, przerabiamy i tak dalej, z czego powstaje nowa forma architektoniczna. Jeszcze inna metoda, która już teraz będzie trochę związana z realizacją naszą, jest metoda copy and paste. Jesteśmy w Wołomuńcu. Tutaj widzimy mapę starego miasta w Wołomuńcu, druga najważniejsza strefa konserwatorska w Czechach. A tutaj na dole jest mały obiekt, który Państwu chcę teraz pokazać. Tu widzimy go z lotu ptaka. Jest to budynek silosu zbożowego z lat 30. Modernistyczny budynek, który tak wyglądał, kiedy do niego przyszliśmy. Inwestor zdecydował ten budynek kupić od miasta, ponieważ już dawno nie był używany, i wybudować sobie na nim dom jednorodzinny. Tutaj widzimy tą willę, naszą realizację. Zdjęcie jest w trakcie budowy, a to jest ten efekt końcowy tego domu jednorodzinnego na silosie zbożowym. Natomiast to, co chciałbym Państwu teraz zaprezentować bardziej, to jest kolejna metoda, którą kiedyś użyliśmy, którą nazwę copy and paste. Budynek, jak Państwo widzicie, głównie przyciąga uwagę w swojej górnej części, ale zwróćmy teraz uwagę na niższą. Jest to bardzo dobrze widoczne na przekroju. Komory zbożowe, żelbetowe. Na górze nasz zaprojektowany nowy dom jednorodzinny, a w tym miejscu dobudowana część magazynowa. Ta część magazynowa była w złym stanie technicznym. Stropy drewniane, lekkie, łatwe do demontażu. A ponieważ inwestor posiadał jedynie te dwa budynki, nie posiadał żadnej działki, a także nie potrzebował całej tej wielkiej przestrzeni, którą miał pod swoim domem jednorodzinnym, postanowiliśmy tutaj dać mu to, czego nie ma, czyli ogród. W tym celu zaprojektowaliśmy na wysokości około 10 metrów wiszący ogród z jacuzzi oraz wielkimi donicami na drzewach. Te donice to pierwszy copy and paste w tym projekcie. W tym czasie byliśmy zafascynowani tym to obiektem od MVRDV Expo Hanover, gdzie już mamy te donice, o których mówię, które z pełną świadomością postanowiliśmy wykorzystać w naszym projekcie. Ale to nie całe copy and paste. Kiedy szukaliśmy formy architektonicznej dla tych donic, zauważyliśmy, że leje na odprowadzenie ziaren w poszczególnych komorach silosu mają bardzo ciekawy kształt, który wprost skopiowaliśmy do budynku. Także dwa razy copy and paste, MVRDV oraz istniejący budynek. Co ciekawe, wiele lat później, niedawno przeczytałem tą książkę od Winniho Massa, który w swojej Y Factory, jego think tanku, dokładnie analizuje kwestię kopiowania w architekturze i próbuje troszeczkę ją bardziej uwolnić, że nie musimy być tak strasznie oryginalni. Efekt tego budynku widzicie tutaj Państwo na dole. To są te fragmenty tych donic, które były troszeczkę w realizacji inaczej wykonane, ale widzimy tą przestrzeń, o której przed chwilką mówiłem. Jeszcze inną metodą jest metoda nożyczek, scissors, czyli jak gdyby kolażu, którą dam na przykładzie bardzo małego mieszkanka, który zaprojektowaliśmy dla naszych przyjaciół w Warszawie, którzy kupili sobie bardzo mały apartament w nowej deweloperce, idiotyczną dyspozycją, naszym zdaniem. Więc w pierwszym etapie przekopaliśmy tą dyspozycję kompletnie do góry nogami. W ten sposób, że zaprojektowaliśmy po środku głównej przestrzeni przeszkloną łazienkę, dzięki czemu inwestor uzyskał olbrzymią, wielką przestrzeń do życia plus jedną sypialnię.
Ale więc jak do tej pory wszystko jest racjonalne. Do tej pory nie można się do niczego przyczepić. Ale następnie wprowadziliśmy właśnie irracjonalną metodę nożyczek. Wprowadziliśmy absolutnie abstrakcyjną linię podziału tej przestrzeni, niezwiązaną z niczym, co wcześniej projektowaliśmy. I postanowiliśmy, że jeden z nas zaprojektuje część tego mieszkania, a druga osoba zaprojektuje drugą część tego mieszkania, nie wiedząc, co robi pierwsza osoba. Tutaj widzicie Państwo efekty tej pracy, gdzie widzimy dwie strategie projektowe połączone takim kolażowym sposobem w jedną całość. To teraz szybko przelecę i pójdziemy dalej. Innym przykładem naszej pracy może być inspiracja strukturami rizomatycznymi, czyli niehierarchicznymi strukturami, w których każdy element może łączyć się z innym. Oczywiście chodzi o Deleza. I przykładem tego może być nasza właściwie pierwsza realizacja domu jednorodzinnego w Piasecznie pod Warszawą w Zalesiu, która to realizacja została w której to realizacji musieliśmy zaprojektować dom w lesie. Tutaj widzimy działkę, około 100 pięknych sosen i dom, który musieliśmy zaprojektować w miejscach, gdzie było po prostu miejsce. W związku z tym, tutaj widzimy rzut pierwszej kondygnacji, wprowadziliśmy budynek w dwóch częściach, garaż oraz część mieszkalna, połączonych w pierwszym piętrze mostem, czy też wykonsolowaną częścią, dzięki czemu mogliśmy zbliżyć się z budynkiem bardzo blisko do poszczególnych drzew, nie naruszając systemu korzeniowego. Tak wygląda rzut tego budynku, który nie tylko pozwalał na niewycinanie drzew, ale również pozwalał na wprowadzanie różnych relacji przestrzennych w tym budynku, które za chwilkę Państwo zobaczycie na zdjęciach. Sama forma jest bardzo klasyczna, to taki jest powiedzmy instagramowy modernizm, ale to co jest ważne w tym projekcie to są właśnie te relacje, trochę przesadzę, ale powiedzmy rizomatycznych połączeń w ramach tej przestrzeni. Z jednego budynku widzimy zewnętrzne, po czym widzimy okno tego samego budynku, środek tego budynku i tak dalej. Te połączenia są jak horyzontalne, tak wertykalne. I gdziekolwiek nie jesteście w tym domu, las jest ciągle odczuwalny z każdego miejsca. Co widać jak w środku, tak na zewnątrz. Bardzo podobnym budynkiem, podobną realizacją jest kolejny projekt, który zaprojektowaliśmy niedaleko od Poznania, w Radzewicach. Widzicie tutaj Państwo wizualizację tego domu. Dom znajduje się na skarpie. Od południa rozciągają się przepiękne rozlewiska warty, gdzie nigdy nic nie zostanie wybudowane, a z drugiej strony już widać miasto, widać tam fragmenty dachów sąsiedniej zabudowy. Ale to, co ważne dla mnie w tym projekcie było, to ponownie rizomatyczne relacje wnętrze, zewnętrzne, wnętrze, wnętrze, zewnętrzne, zewnętrzne i tak dalej, które na tych zdjęciach trochę są może widoczne, ale będąc w tym budynku bardzo jest to odczuwalne. Pójdziemy dalej. I kolejnym budynkiem, który troszeczkę podobnie z tym pracuje, jest jedna willa w Pradze, którą zaprojektowaliśmy jakiś czas temu. Willa w bardzo trudnym kontekście. Wjazd od południa, powiedzmy, bardzo wąskim wjazdem, z sąsiednim budynkiem na granicy działki i z pięknym widokiem, niestety w kierunku północnym. Stąd postanowiliśmy budynek podnieść lekko, następnie podciąć go od spodu, aby umożliwić wjazd pod budynek, a dzięki zastosowaniu różnych tarasów doświetlić ten budynek od południa przy jednoczesnym otwarciu budynku w kierunku północnym. Tak to wyglądało na etapie konkursu architektonicznego. Tak też to zaprojektowaliśmy następnie. Dostaliśmy pozwolenie na budowę i w tym momencie doszło do niekontrolowanej sytuacji, kiedy inwestor powiedział, że z pewnych powodów musi zmniejszyć budżet domu o 50%. I mieliśmy do wyboru albo zaprojektować budynek od podstaw, albo obciąć fragment tego budynku i pracować z tym małym fragmentem.
Tak postanowiliśmy do tego podejść. I tu kilka zdjęć z realizacji, jak to się skończyło. I to doświadczenie tej zmiany, która następuje w procesie projektowym, było dosyć ciekawym doświadczeniem. W niektórych miejscach budynek zyskał, w innych stracił. Ale to, co ważne było w tym projekcie, to łączenie dwóch strategii. My z jednej strony wprowadziliśmy prawo prostopadłą geometrię geometrycznego rastru 3,20 m na 3,20 m, a z drugiej, i to on jest widoczny właśnie od tej strony, którą teraz Państwo widzicie, ale im bardziej pójdziemy w kierunku ogrodu, zaczynamy zauważać pewne krzywizny. Tutaj jeszcze widzimy tą przestrzeń pod budynkiem, przestrzeń wjazdu, która jest wykonsolowana w niesamowity sposób, ponieważ ta konsola dosięga 12 metrów długości, co jest czymś niesamowitym, a wygląda normalnie. Ale gdy wrócimy do tej bocznej elewacji, to zauważamy, że o ile z lewej strony mamy raczej prostopadłe płaszczyzny, to tutaj w tej części zaczynają się już organiczne kształty krzywizny, które im bardziej pójdziemy dalej, tym bardziej zaczną się pojawiać. Widzimy je coraz bardziej na dachach, a im bardziej pójdziemy w drugą stronę, to znowuż dojdziemy do zwyczajnej, powiedzmy, geometrii. Najbardziej widoczne to łączenie się tych dwóch systemów geometrycznych. Widzimy we wnętrzu, gdzie zakrzywione płaszczyzny betonowe przecinają się z tymi prostymi. Kiedy wspominałem o sytuacji niekontrolowanego czynnika, który zmienił ten poprzedni projekt, to dało mi to do myślenia nad tym, czy architekt musi wszystko kontrolować. Czy rzeczywiście musi być tak, że od A do Z wszystko jest przez nas kontrolowane. To łączy mi się z koncepcjami Witolda Lutosławskiego, ale także kojarzy mi się to z różnymi nurtami w architekturze. Może nie tyle tak metabolizmem, co bardziej strukturalizmem holenderskim. I tutaj pokażę taki mały przykład jednego małego domeczku, który zaprojektowaliśmy w Czechach, który wychodził właśnie z tej idei strukturalizmu, ale posuniętego trochę dalej. Strukturalizm jednak działał z czymś stałym i otwartym. My postanowiliśmy formalnie zbliżyć się do strukturalizmu, ale cały projekt był myślany inaczej. Mały dom jednorodzinny, często spotykana struktura różnych kostek, które tworzą jedną całość. Czyli do tej pory wszystko jest ok, normalnie. Tu widzimy kilka zdjęć z realizacji. Przechodzimy do budynku. Im bardziej się zbliżamy, tym więcej poszczególnych elementów nam się pojawia. Powstają przestrzenie pomiędzy tymi kostkami. To widzimy na tych zdjęciach. Ale to, co jest ciekawe dla mnie w tym projekcie, to był sposób pracy z rzutem i sposób pracy z przestrzenią. Chyba najlepiej to będzie widoczne tutaj. To jest rzut pierwszej kondygnacji tego domu na etapie koncepcji. Tutaj widzimy rzut z pozwoleniem na budowę, tutaj widzimy rzut z realizacji. W tej chwili ten projekt posunął się jeszcze dalej, powstają kolejne kostki i on się cały czas rozwija, jest jakby nigdy nieskończony. Przedostatni projekt, który Państwu chciałbym zaprezentować, jest projektem od nas, tutaj z Brna. Chodzi o przebudowę budynku przemysłowego na studio jogi oraz galerię sztuki. Tutaj widzimy rzut poziomy pierwszej kondygnacji. Widzimy, że to jest przestrzeń bez okien wewnątrz ścisłej zabudowy śródmiejskiej, którą właśnie ze względu na brak okien, tam były tylko i wyłącznie świetliki dachowe, postanowiliśmy mocno przerobić, przebudować, zdekonstruować. Wprowadziliśmy tam nowe przestrzenie zewnętrzne, wejścia przechodzącego w jeden ogród oraz tylnego ogrodu, który znajduje się w tej części. W części ta przestrzeń jest dwukondygnacyjna, jak to widać na tym rzucie drugiej kondygnacji. Także ta przestrzeń, którą teraz widzimy, przejście pod budynkiem, przejście do ogrodu, jest przestrzenią, która wcześniej jeszcze była wnętrzem, która była halą, zupełnie innym rodzajem przestrzeni. Idziemy dalej, wchodzimy do
przestrzeni o takim troszeczkę abstrakcyjnym, czystym charakterze. Idziemy dalej i przechodzimy do głównej sali ćwiczeń, którą tutaj widzimy na tym zdjęciu, która z drugiej strony ma widok do tego tylnego ogrodu, o którym przed chwilą mówię. Ten ogród, jak tutaj widać, powstał w wyniku totalnie prymitywnego gestu wycięcia po prostu dachu tam, gdzie go nie potrzebowaliśmy i wprowadzania tutaj zewnętrza do wcześniejszego wnętrza. Tak wygląda ten ogród, będąc w nim, w środku. Tak wygląda ta przestrzeń ponownie z sali do ćwiczeń. A tu jeszcze jedno zdjęcie na sam koniec, w którym chciałbym zwrócić fajną uwagę, że ta belka, która wcześniej tu była podparta ciężkim słupem, w tej chwili unosi się, jak gdyby chciała odrzucić jakąkolwiek grawitację. Z tych poprzednich przykładów można by wnioskować, że to, co robimy, to po prostu zabawa. Że sobie gramy z architekturą, eksperymentujemy z nią i wszystko jest fajnie. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby było fajnie. I następny przykład takiego trochę eksperymentowania, łączenia nowego na przykład ze starym, akurat tak to będzie w tym najnowszym projekcie, chcę pokazać na następnym przykładzie. Dom, który Państwo widzicie, jest domem rodzinnym Jana Palacha. Jan Palach, prawdopodobnie większości z Państwa znany, był studentem, który w 1969 roku na protest sytuacji w Czechosłowacji dokonał samospalenia. Można go trochę porównać do szarego człowieka w Polsce. I budynek jest problematyczny z wielu względów. Jak w ogóle podchodzić do takiego budynku przy takiej tragedii? Ale jak podchodzić do budynku, z którego Jan Palach wprawdzie odszedł, odjeżdżając do Pragi, gdzie się spalił, ale z drugiej strony budynku, który po 10 lat chyba po jego śmierci został opuszczony przez jego rodzinę. Następnie przez wiele lat mieszkała tam jakaś inna rodzina. Po czym państwo odkupiło ten budynek i wiele lat stał pusty. Nie wiemy, która część z tego budynku jeszcze pamiętna w ogóle Jana Palacha. Jest to ponad 50 lat. Tak samo problematyczny jest sam czyn Jana Palacha. Dla mnie to jest czyn porównywalny do Hamleta. Tak naprawdę nie wiemy, czy to był szalony czyn, czy odważny. Czy tylko odważny, czy tylko szalony. Trochę z tego, trochę z tamtego. Jak w takiej sytuacji podchodzić do monumentu, do pomnika? Postanowiliśmy podejść w ten sposób, że zaprojektowaliśmy nową strukturę, która miałaby spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne nowej instytucji, która, jak tutaj widać na rzucie, wbijałaby się do samego budynku, przechodziłaby przez niego, umożliwiałaby częściowe wejście do budynku, a przez to nie umożliwiałaby tak naprawdę wejścia do tego budynku. Można by to porównać do zrozumienia samego czynu Jana Palacha. My tylko troszeczkę możemy go zrozumieć i nic więcej. Sama struktura bardzo silna, radykalna, w prymitywny wręcz sposób ingerująca w istniejące, wydawała nam się odpowiednia dla tego tematu. A przez to, podobnie jak poprzednie prace, eksperymentuje. Tutaj kilka tylko wizualizacji tej przestrzeni ekspozycyjnej, nowej struktury, którą tam zaprojektowaliśmy. Miał być to właściwie taki trochę niekończący się labirynt, przy czym nie miał być pusty, tak jak tutaj na tych wizualizacjach jest widać. Ważne były relacje, które w pewnych momentach pojawiały się w relacji wnętrza z zewnętrzem. Tak jak tutaj widzimy, ale też jak tutaj, że nagle widzimy fragment ogrodu, fragment starego budynku. Tutaj widzimy tą strukturę, fragment budynku, a tam widzimy szkło, a za nim okno tego starego budynku. Tu już też widzimy szkic tego, jak widzieliśmy, jak ta struktura, jak ekspozycja dotycząca samego Jana Palacha miała wyglądać. Widzimy to również tutaj. Kilka obrazów, w których widzimy relacje między istniejącym budynkiem a nową strukturą, gdzie nowy, stary budynek nie mógł być upiększany. Musiał zostać taki, jaki jest. Niestety nie wygraliśmy konkursu. Dostaliśmy wprawdzie trzecią cenę, czyli porażka, jak zwykle. I w tym momencie, nie tylko w tym momencie, takich momentów było więcej,
wyczuwałem, że potrzebujemy jakąś zmianę. I na szczęście ta zmiana przyszła. Przyszła w postaci zaproszenia do pracy na uczelni architektury tutaj w Brnie, gdzie w sposób niesamowicie fajny próbujemy, mam nadzieję, że nam się udaje, łączyć praktykę z teorią i w której ciągle możemy eksperymentować. Właściwie musimy eksperymentować, ponieważ jestem zatrudniony na katedrze eksperymentalnego projektowania. I przy tej okazji możemy wracać do moich starych mistrzów, Rema Koolhaasa, wziąć jego koncept Elements z Biennale Architektury w Wenecji, w który studenci przepracowali w ten sposób, że każdy z nich pracował nad innym elementem, nieważne jakim, po czym złączyli te elementy w nowy sposób, połączyli je, stwarzając nową architekturę, nowy budynek, który tutaj widać na tej makiecie. Albo inny przypadek, gdzie podobnie metodą kolażu połączone są najróżniejsze wątki, style, idee w ramach jednego projektu. W innym przypadku znowu Rem Koolhaas i Junk Space, bardzo fajny tekst, który wykorzystaliśmy do podobnej przestrzeni śmieciowej, junk space'owej, którą znalazłem u siebie w Świnoujściu, w dzielnicy nadmorskiej, gdzie na przykład studenci przyszli z pomysłem zalania części miasta i wybudowania nowych plaży. Albo jeszcze kiedy indziej możemy sobie pozwolić na to, że wrócimy do Baumana i będziemy analizować różnicę między otherness a difference, gdzie będziemy analizować fragment miasta, komfortnych zon większości społeczeństwa oraz mniejszości, gdzie możemy w końcu eksperymentować z nowymi formami architektonicznymi i w końcu, gdzie możemy pójść do kolejnych mistrzów Konstanta, Van Eycka czy Herzbergera, strukturalistów, no Konstant nie do końca, holenderskich i wspominanego wcześniej budynku Central Behel, niesamowitego budynku, podobno najlepszego budynku powojennego w Holandii, jaki powstał. Zresztą tak samo starego budynku, jak wspominana wcześniej Capsule Tower w Tokio, która została już zburzona. A Central Behel dlatego, że mogliśmy znowuż popracować z kolejnym wzorem dla nas, tym to panem Winnemassem z MVRDV, która to MVRDV w tej chwili właśnie rekonstruuje, transformuje budynek Herzbergera na nową funkcję. A myśmy dzięki uprzejmości Winneho mogli z nim wspólnie tak naprawdę nad tym projektem pracować. Gdzie projekt, nie będę go pokazywać, no to nie ma absolutnie czasu. Wymagał całej masy różnych analiz, różnych metod, ponieważ projekt jest bardzo złożony, bardzo wielowarstwowy, a dzięki temu byliśmy w stanie wraz ze studentami po prostu pracować z tą złożonością, diversitą, o której cały czas tutaj dzisiaj próbuję mówić, inny sposób niż nam to najczęściej pozwala praktyka. I tak mam nadzieję dalej będziemy jeszcze ciągnąć naszą moją pracę na uczelni. A wszystko po to, co za chwilkę Państwo zobaczycie, żeby móc pracować w tym złotym trójkącie pomiędzy teorią, eksperymentem i praktyką. Dziękuję bardzo.